Stan bezrobocia w powiecie dębickim utrzymuje się na podobnym niskim poziomie. Stopa bezrobocia wynosi 4,2%. Jak podkreśla Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, na moc specustawy obywatele Ukrainy są traktowani jak Polacy. Obywatele Ukrainy również mogą, ale nie muszą się rejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na dzień dzisiejszy to jest około 100 osób, które są w ewidencji. Nie wszystkie mają status osoby bezrobotnej. Częściowo są to osoby również poszukujące pracy i kobiety. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pośredniczy w zatrudnianiu osób z Ukrainy. Zorganizowaliśmy jedno miejsce w ramach prac interwencyjnych, o które poprosił pracodawca i to jest, chodzi o usługi budowlane, pracownik robót budowlanych i 12 staży. I to jest w różnych działkach, poprzez gastronomię, hotelarstwo, usługi kosmetyczne, gastronomię, przetwórstwo. Oprócz tego w powiecie dębickim Ukraińcy są zatrudniani jako pomoc medyczna. Jest też zatrudnionych dwóch lekarzy z Ukrainy.